przechodzimy do dalszej części. Chciałam przeprosić pana majora Artura Sieńko, że go nie przeczytałam. Po prostu nie zauważyłam. Bardzo przepraszam i witam serdecznie. Przechodzimy do protokołu. Wysłuchaliśmy i tak jak jest zapisane w protokole, tak ja powiedziałam na sesji, czyli jest tutaj zapisane w porządku. I tylko wprowadzamy, że pan mecenas powiedział, że nie udzieli mi takiej odpowiedzi, ponieważ tutaj tego nie ma. Także to było powtarzane przez 3 razy i to wprowadzamy. A jeżeli chodzi o to, o tą właśnie wypowiedź moją, to poproszę panią wnioskodawcę. Ja poproszę o zapisanie mikrofonu sprzeczenia. Przepraszam. Poproszę o wpisanie do dzisiejszego protokołu, że w protokole z 15 sesji na stronie 3 linii, jak nie będę teraz liczyć, jest podana nieprawdziwa informacja, ponieważ wniosek grupy 6 radnych nie dotyczył wycofania części poprzedniego wniosku, tylko zwołania sesji w trybie artykułu 20 ust. 3. Natomiast wniosek wycofujący część poprzedniego wniosku został podpisany przez 7 radnych. Dziękuję. Czy po prostu myślę, czy przyjmę? Tak, pani. Wniosek 6 radnych, a później 7 radnych wsłuchało ten wniosek? Nie, właśnie chodzi o to, że był wniosek pierwszy 7 radnych. Później był wniosek wycofujący podpisany przez 7 radnych, a w protokole jest napisane, że 6. Natomiast 6 radnych podpisało 3 wniosek o zwołanie sesji w trybie artykułu 20 ust. 3. Czyli w sumie były 3 wnioski, 2 prawidłowo podpisane przez 7 radnych, czyli o jeden wniosek i modyfikacja tego wniosku podpisali ci sami radni, 7. Natomiast 3 wniosek dotyczył innej sprawy i podpisało 6 radnych. Dlatego zgłosiłam to, bo nie można wycofać przez 6 radnych wniosku złożonego przez 7. Jest to wpisane w protokole, panie radny, ponieważ tak ja powiedziałam. Tak ja powiedziałam. Także, czy są jeszcze jakieś uwagi do protokołu? Także, tak jak zostało powiedziane, w dzisiejszej sesji zostanie zapisane zdanie odrębne pani radnej, tak? A do tego protokołu wpisujemy słowa pana radcy, który powiedział przez 3 razy, że nie udzielił informacji. To jest dla mnie bardzo ważne. Także kto z pan i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 15 sesji Rady Miejskiej Michałowej? Tak, z uwagami. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób, 14 radnych głosowało za przyjęciem protokołu i 1 osoba się wstrzymała, informuję. Przechodzimy do następnego punktu, to jest informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dzisiaj mamy dzień szczególny, mianowicie 8 marca, że złożę życzenia w imieniu własnym, jak i męskiej części naszego społeczeństwa, wszystkim paniom, które są dzisiaj obecne na sali, jak również tym paniom, które są mieszkają w naszej gminie, życząc im dużo zdrowia, pomyślności i uśmiechu na twarzy, którego, no, jak sami widzimy, jest coraz mniej. Czasy są takie, a nie inne. A chcielibyśmy, żeby nasze życie ubiegało miło, wesoło i szczęśliwie. Także wszystkiego dobrego paniom z okazji Dnia Kobiet. Życzę wam z całego serca. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, okres międzysesyjny, jak widzimy, króciutki, w związku z tym spraw też w tym okresie nie było zbyt wiele. Dlatego też wydałem zarządzenia w sprawach określenia wykonania uchwał Rady Miejskiej, przygotowania projektów, powołania zespołu funkcjonalnego do opracowania założeń programu funkcjonalnego użytkowego budowy nowej siedziby gminnego przedszkola w Michałowie
ogłosiłem, podpisałem zarządzenie w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy Mikołowo masowej kultury fizycznej sportu wodnych na 2016 rok. W zakresie bieżącej działalności urzędu, w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej wpłynęły 4 wnioski, 2 o wpis, 1 o zmianę i 1 o wznowienie. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych dotyczących przedsięwzięć w zakresie ochrony zabytków. Wystosowaliśmy pismo do parafii, z naszych wszystkich parafii na nasz, działających na naszym, terenie naszej gminy z propozycją pomocy w przygotowaniu wniosków z uwagi na to, że wszystkie nasze parafie są wpisane, znaczy się budynki świątyń są wpisane do rejestru zabytków. Na dzień dzisiejszy z naszej propozycji skorzystała parafia w Nowej Woli na remont cerkwi. Rozważają jeszcze pozostałe parafie do złożenia wniosku. Warunkiem jest oczywiście posiadanie dokumentacji technicznej. No i najbardziej taki rzecz, która nas najbardziej budzi dużo emocji, to jest sprawa składania wniosków, oświadczenia wychowawcze w ramach programu 500+. Aktualnie odbywały się przeszkolenia pracowników GOPS-u w tym temacie. Dla gminy przyznano dotację w wysokości 2 miliony 422 zł. Z tego pójdzie 47 tysięcy na koszty obsługi tego zadania. Prognozujemy, że wpłynie mniej więcej około 400 wniosków na rzecz około 750 dzieci. W związku z tym spodziewamy się dość dużo pracy czeka na tym odcinku z uwagi na to, że budzi to wiele zainteresowań. Te zasiłki wychowawcze będą płacone. Nie, to są świadczenia wychowawcze. Nie. W związku z tym będą już od 1 kwietnia najprawdopodobniej przyjmowane wnioski i będziemy starać się je jak najszybciej realizować. Tyle spraw bieżących w tym krótkim odcinku czasowym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana burmistrza? Proszę bardzo, pani radna. Panie burmistrze, czy prawdą jest, że pan wiceburmistrz napisał skargę na nadzór prawny wojewody? Jeżeli tak, to czego ta skarga dotyczyła? Nic mi nie jest wiadome. Nie wiem, skąd pani to wie. Ja chcę, ażeby to było odpowiedziane, dlatego o tym mówi połowa Michałowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, też słyszałem, że zastępca burmistrza złożył skargę na wojewodę. Pierwszy raz o tym słyszałem. Trudno mi też, nie wiem, bo sam zostałem poproszony wczoraj na zasadzie jakiejś tam mega wiadomości, abym zdementował to, albo potwierdził. Przyznam szczerze, że mi to, nie wiem, no to rozwaliło nawet, bo po prostu no, należało zapytać o źródła, prawda, a nie pół Michałowa o tym mówi. Jak to jest, jakiś mieszkaniec coś tam powiedział i to trzeba dementować albo potwierdzać, chyba nie tędy drogę, proszę państwa, wystarczy przecież złożyć wniosek, zadzwonić, maile napisać i odpowiemy, a tak upowszechniać nieprawdziwe informacje, to po prostu no, nie przystoi w tym rządzie. Nie ma pytań, więc przechodzimy do następnego punktu. Jest to do podjęcia uchwał. Pierwszym punktem jest odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie. Tutaj chcę poprosić panią o przygotowanie kart do głosowania, a my w międzyczasie będziemy tutaj rozmawiać. 15 kart opieczętowanych pieczęcią Rady Miejskiej i na każdej karcie zgodnie z proponowanym w regulaminie punktem 4. Jestem za odwołaniem przewodniczącego. Kratka. Jestem przeciw odwołaniu przewodniczącego. Kratka. Wstrzymuję się od głosu. Kratka. Czy to odpowiada państwu radnym? Proszę.
Proszę bardzo, pani radna. Mam pytanie, na jakiej podstawie no musi być jakieś odwołanie. Na jakiej podstawie? Ja w tej chwili już prawie podprowadzę. Żeby nie było po prostu czekania. Także proszę o przygotowanie kart. Tak. Więc teraz pokażę pieczętowanych i właśnie nie widzę tutaj żadnych uwag co do tego, czyli radni zgadzają się z taką. Panie Burmistrzu, bo to jest chyba właśnie z tego, nie? Ja mam pytanie z panem nazwą. Czy w takim wypadku tak mniej szumiący jest potrzebny, tajny? To znaczy tak, to odpowiedź na to pytanie to piszą również naukowcy w habilitacji. Ja powiem, jaka jest nasza rekomendacja i jaka jest logika. Przy głosowaniach tajnych przyjęto w większości wypadków możliwość wyboru za i przeciw. Tak jest przy głosowaniu na przykład w Sejmie, w Senacie. Nie ma pojęcia głosu wstrzymującego się. Dlaczego? Pojęcie głosu wstrzymującego się ma sens przy głosowaniach jawnych, ponieważ wówczas pewna osoba, która się wstrzymuje od głosu, radna, poseł lub senator, chce dać wyraz temu, że zajmuje neutralne stanowisko. I wtedy, kiedy to jest możliwość identyfikacji takiego posła lub senatora, ponieważ jest głosowanie jawne. Przy głosowaniu tajnym nie ma tej funkcji spełnionej, ponieważ głosowanie jest tajne. I w związku z tym nie wiadomo, kto się wstrzymał od głosu. Dlatego w 99% przyjęte jest w kartach do głosowania wybory do Sejmu, Senatu, nie ma pojęcia wstrzymującego się głosu, ponieważ głosowania są tajne. Dlatego moim zdaniem logicznego uzasadnienia nie ma stanowisko wskazujące na to, iż na karcie do głosowania przy głosowaniu tajnym jest głos wstrzymujący się. Dziękuję. Jeszcze raz, na karcie do głosowania. Nielogicznym jest na karcie do głosowania tajnego przy wyborach personalnych wskazywanie możliwości wyboru wstrzymuje się od głosowania. Jest to nielogiczne i bezsensowne. Dziękuję. Ja przygotując te karty, ja rozmawiałem, do mnie dzwoniło wielu radnych i my próbowaliśmy jak gdyby no na wyraz wszystko przedstawić i przedstawiliśmy pewne rozwiązania, które są rozwiązaniem panelowym. Natomiast teraz mam możliwość przedstawienia swego stanowiska, które uważam za te, które my możemy rekomendować. Przy głosowaniu tajnym powinny być tylko dwa wybory. Za i przeciw. Ponieważ jeszcze z jakiego powodu jest to logiczne. Przy głosowaniu, gdzie głosy są liczone bezwzględną większością głosów, nie ma jak gdyby znaczenia rozróżnienie, kto się wstrzymuje, kto oddaje głos nieważny, kto oddaje głos przeciw. Ponieważ jest to głosowanie bezwzględną większością głosów. Czyli w Państwa przypadku musi się za odpowiedzieć minimum 8 radnych. I bez względu na to, czy pozostali radni w liczbie 8, to będzie w liczbie 7, bez względu na to, kto się tam wstrzymał, to dodał głos nieważny, to głosował przeciwko. To nie ma znaczenia dla wyniku głosowania. Nie ma znaczenia. Dlatego jak nie ma znaczenia dla wyniku głosowania, kto się wstrzymał, kto był przeciw, kto był głos nieważny, to po cóż mnożyć warianty sposobu głosowania. Najważniejsze jest za, a czasami jeszcze i przeciw. Ale panie radco, ale my tutaj mamy właśnie wszystko na tym porządku, że jestem za odwołaniem przewodniczącego, jestem przeciw odwołaniu i wstrzymuję się. Ale pani przewodnicząca, ja wskazałem, to nie zostało przyjęte, ja przygotowując te projekty, próbowałem uwzględnić głosy
wielu radnych, którzy ze mną się komunikowali. Dziś, skoro ten regulamin nie został przyjęty, powiedziałem to, co powiedziałem, że w przypadku głosowań tajnych najsensowniejszym jest na karcie do głosowania uwzględnić dwa warianty, za i przeciw. Inne możliwości są niecelowe, nielogiczne, z przyczyn, o których powiedziałem już wcześniej. Dziękuję. To znaczy się, to jest Pana zdanie, ja mam zdanie inne, ponieważ tak zostało przygotowane, a jeżeli ktoś będzie chciał się wstrzymać i będzie głosował, to ja na to powiem. Pani Przewodnicząca, rozważanie na temat, kto się wstrzymał, jak Pani będzie rozważać, kto się wstrzymał personalnie, to Pani być może dąży do naruszenia zasady tajności w wyborze. To nie ma znaczenia, bo Pani i tak nie może rozstrzygać i ustalać, kto się wstrzymał, bo Pani naruszy zasadę tajności głosowania przy głosowaniach personalnych. Dlatego jeszcze raz, nie rekomendujemy wpisywania innych opcji, prócz tych, które powiedziałem za i przeciw. To, że myśmy na karcie wskazali inną okoliczność, tak. Na 10 regulaminów, czy na 100 regulaminów, które istnieją w Polsce dotyczące zasad głosowania, jeden lub dwa zawiera inną opcję. Jeżeli chcemy wprowadzać regulacje, które są wyjątkiem od zasady, no to oczywiście to jest wola radnych. W mojej ocenie wzór karty do głosowania powinien być przy głosowaniu. Uchwały. Dziękuję. Przesyłacie nam jak gdyby załączniki, że jak powinno przebiegać głosowanie, a później mówicie zupełnie co innego, znaczy to są sprzeczne informacje. Pani Przewodnicząca, Pani mówi nieprawdę, ja jeszcze raz powiedziałem. Rozwiązanie było panelowe, była dyskusja na temat, co można wprowadzić. Wprowadzić można. I myśmy to wprowadzili, nie chcieliśmy jak gdyby łamać pewnych zapędów pewnych radnych. Pani akurat do mnie nie dzwoniła, może to jeszcze. Natomiast kończę dyskusję. Pani może znowu wprowadzi do porządku obrad zapis, że nie odpowiedziałem na Pani pytanie. Ja toleruję, że Pani taki zapis tam chce wprowadzić na poprzednim porządku obrad. On jest wyzwany z kontekstu, ja na wiele Pani pytań odpowiedziałem. Chyba coś innego tutaj radni powinni wykonywać, niż ja będę odpowiadał po raz dziesiąty na to same zadane pytanie. Kończąc, wskazuję na paragraf 67 statutu, w którym mowa jest o tym, że każdorazowo wzór karty do głosowania musi być głosowany uchwałą. Powiem tylko tak, tutaj sugestia Pana Przewodniczącego, że trzeba zmienić statut, trzeba wprowadzić załącznik, regulamin odwołania, powołania. Szanująca się Rada takie dokumenty powinna mieć i chodzi o to, żeby jak najszybciej to przygotować. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, składam wniosek formalny o to, aby na karcie przegłosować, aby na karcie głosowania znalazły się dwa punkty, czyli za i przeciw. W związku z tym, że to, co Pani mówi, tak do końca nie jest prawdą, gdyż te karty zostały przygotowane. Natomiast ten punkt odrzuciliśmy na początku, przed przyjęciem porządku obrad, ponieważ Pani postawiła wniosek formalny o włączenie regulaminu wraz z tymi dodatkowymi dokumentami do sesji, co zostało odrzucone. Także proszę o przygotowanie wniosku. Dziękuję. To znaczy, Pani Przewodnicząca, to znaczy, tu radny, kolega radny, już tak można powiedzieć, w pewnym sensie wyczerpał to, co chciałem powiedzieć. Chciałem zwrócić uwagę, że właśnie każdorazowo Rada, to my podejmujemy decyzję. Pan mecenas też to zauważył, że żadnym przekroczeniem prawa nie byłoby też, żeby to było, prawda? Czyli to od nas będzie tutaj w tej chwili zależało, czy będzie, czy nie będzie. Skoro wniosek formalny jest, no to ja już. Kto z Państwa radnych jest za tym, ażeby przygotowane karty do głosowania w przedmiocie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie Marii Korzeniancipiuk
został wykreślony punkt, jak gdyby przeciw, wstrzymuję się od głosu. Siedem osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli czyli poproszę pani o przygotowanie karty głosowania. Państwo, w międzyczasie przejdziemy do dalszego. No właśnie. To jest, poproszę tu ławkę pozostania. Proszę ciszę. Poproszę wnioskodawcę o czytania wniosku, odwołanie przewodniczącego i uzasadnienie tego. Przeczytał uzasadnienie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został złożony w biurze podawczym 16 lutego 2016 roku. Pani Maria Bożena Ancipiuk jako przewodnicząca Rady Miejskiej nie przestrzega przepisów prawa określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w statucie gminy Michałowa, w szczególności artykuł 20 ustęp 5 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ nie współpracuje z burmistrzem i uniemożliwia mu wprowadzanie do porządku obrad projektów uchwał. Narusza artykuł 25a statutu gminy Michałowo poprzez głosowanie w sprawie dotyczącej własnego interesu prawnego. Narusza paragraf 26 punktu 4, nie sprawując policji sesyjnej. Narusza paragraf 26 punktu 8, nie zapewniając warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. Niezgodnie z paragrafem 40 ustęp 1 rozpoczyna obrady sesji. Niezgodnie z paragrafem 40 ustęp 4 nie doprowadza do możliwości wprowadzenia zmian w porządku obrad. Prowadzi obrady niezgodnie z paragrafem 45, tak jak nie otwiera i nie zamyka dyskusji nad każdym z punktów. Nie udziela głosu według kolejności zgłoszeń, przez co nierówno traktuje radnych. Nie przestrzega paragrafu 46 statutu, tak jak nie czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zmienzłością wystąpień niektórych radnych oraz osób uczestniczących w sesji. Czyni niektórych radnych niestosowne uwagi dotyczące tematu czy formy ich wypowiedzi. Jako przewodnicząca rady swoim zachowaniem niejednokrotnie zakłóciła porządek obrad, uchybiając prowadzenie sesji oraz wykazała stronniczość poprzez nierówne traktowanie radnych, zamiast działać w kierunku jedności i współpracy w samorządzie gminy. Przewodnicząca Maria Bożena Ancipiuk jest związana z blogiem Nasze Michałowo, który promowała w trakcie jednej sesji. Na blogu tym notorycznie są zamieszczone anonimowe wpisy godzące w dobre imię burmistrza, radnych i pracowników samorządowych. Na wyżej wspomnianym blogu podają określenie daleko wychodzące poza konstruktywną krytykę burmistrza. Osobiście kolportowałam przy przedruki tekstu z blogu z nieprawdziwymi informacjami. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na wizerunek gminy i efektywność pracy rady oraz właściwe funkcjonowanie samorządu. Uważamy, że dla dobra społeczności lokalnej należy odwołać Marię Bożenę Ancipiuk z
funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie jednocześnie apelujemy o dobrowolną jej rezygnację z tej funkcji. Podpisało 7 radnych: Dorota Burak, Irena Suprun, Anna Waszczewska, Sławomir Dziewiątkowski, Łuksza Świetłana, Sławomir Łuksza i Hajduczenia Marian. Dziękuję. Dobrze, więc w tej chwili mamy stanowisko, co jest mi zarzucane, i proszę o dyskusję. Otwieram dyskusję. Uchwała burmistrza nie została wprowadzona, która dotyczyła jego działalności. Kiedy to pani przewodnicząca coś takiego zrobiła? Proszę mi na to odpowiedzieć. Ale kiedy? Jakie? Że coś takiego miało miejsce. Może pan to powiedzieć? Proszę bardzo. Ja uważam, że w tej chwili nie jest potrzebna polemika i nie będziemy z wami polemizować. Dziękuję bardzo. Ja uważam, że skoro się powiedziało, że niezrobione, to trzeba przedstawić, co zostało niezrobione, niepodpisane i niedopuszczone do głosowania. Bo tak to sobie można mówić. Można wymyślić wszystko. Proszę przedstawić konkret. Proszę państwa, ja tutaj też krótko się do tego ustosunkuję. Chcę zapytać, jaką konkretnie uchwałę, bo raczej chcę powiedzieć, że pan burmistrz nie współpracuje ze mną i chcę usłyszeć, jaką konkretnie uchwałę uniemożliwiałam dla pana burmistrza wprowadzić do porządku obrad. Konkretnie, więc jeśli wojewoda przysłał pismo, że ma zostać wprowadzona uchwała dotycząca uchylenia mandatu dla pani przewodniczącej, pani przewodnicząca tego na polecenie wojewody nie zrobiła. Dziękuję. Proszę państwa, tutaj myślę, że najbardziej może zabrać głos pan wiceprzewodniczący, dlatego nie była to uchwała, a było to stanowisko. I takie stanowisko podjęliśmy. Proszę bardzo. Szanowni państwo, jeżeli wracamy do tej kwestii, to myślę, ja osobiście, bo wojewoda scedował na mnie tą kwestię, ja tu konsultowałem się z ówczesną radczynią, tak samo wiceburmistrzem, i to była wspólna decyzja, że my zajmujemy stanowisko. To było po konsultacjach. Ja też nie jestem prawnikiem i zasięgnąłem tu opinii i po prostu oparłem się na opinii pani radczyni. Stąd była taka, na sesji została w ten sposób przedstawiona propozycja podjęcia takiej deklaracji, a nie w formie uchwały. To tyle. Także proszę. To był jeden zarzut, a następna uchwała, która nie została wprowadzona? Na 1,5 roku pracy jedna uchwała została niby nie wprowadzona i to już wszystko? Dalej mam pytanie, kiedy i kogo? Kiedy i kto nie został dopuszczony do głosu? Czy to różnica wielka, że się wystąpiło trzeciemu, a nie pierwszemu? Proszę państwa, to są zarzuty i ja bym też chciała znać odpowiedź, bo naprawdę przez cały nikt mi nie może zarzucić, że ja komuś nie dawałam głosu. Później mi tu się zarzuca, że komuś za dużo, komuś za mało i
Jeszcze takie mam pytanie. Nie zapewniając warunków niezbędnych do wykonywania przez radną ich mandatu. To jest naruszenie 26 punktu 8. Pani Aniu, czy była taka sytuacja, że pani się zwracała z czymś do mnie? Czy ja pani nie wyraziłam zgody na to? Jeżeli chodzi o to, proszę państwa, nikt do mnie się nie zwracał. Jeżeli ktokolwiek do mnie się zwraca, zawsze wyrażam zgodę. Jeżeli pani przewodnicząca komisji rewizyjnej zgłosiła się do mnie z przeprowadzeniem jak gdyby dodatkowej komisji, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, powiedziałam proszę bardzo, gdy zwróciła się do mnie o to, żeby rada, żeby komisja rewizyjna została jak gdyby przeszkoliła się, brała udział właśnie w szkoleniach, powiedziałam proszę bardzo, jestem nawet za tym, ażeby tak zostało to uczynione, ponieważ komisja rewizyjna powinna wiedzieć, jak ma się zachowywać w danych sytuacjach. Także proszę powiedzieć mi, gdzie ja, jaki popełniłam błąd. Bo ja naprawdę z tego, co tutaj widzę, to po prostu nie mam nic sobie do zarzucenia, jeżeli chodzi o te punkty. Proszę bardzo, panie radny. Proszę państwa, ja uważam, że już naprawdę był czas na krypolenkę. Radni zagłosowali, wprowadzili punkty. Idźmy dalej, bo teraz polemika ta, które tu pan za pani punktów zarzucają dużo, no to ona nie będzie końca, bo za każdym razem koleżanka stanie i powie, a czemu tak, a czemu tak. Czyli jest mowy. Wprowadziliśmy porządek obrad, radni większością głosów zatwierdzili, więc przechodźmy do głosowania. Dziękuję. Panie radny, ja otwarłam dyskusję i są głosy. Ja nie mogę nikomu zamykać guzi. A to, co jest napisane, jest niezgodnie z prawem, według mnie. I to po prostu musimy nad tym dyskutować i musimy to wyjaśnić. Dlaczego zostały napisane takie zarzuty? Ja zwracam tylko uwagę, że został przegłosowany porządek obrad i w porządku obrad nie widzę dyskusji nad odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta w Michałowie. To tak tylko wolniej ścisłość. Panie radco, to ja mam przeprowadzić, jeżeli nie wiem, co mi się zarzuca? Pan uważa, że ja mam przeprowadzić głosowanie, nie pytając o wniosek, który został przygotowany i co mi się zarzuca, że nikt nie może zapytać? Tak czy nie? Tak. Wniosek podlega tylko ocenie formalnej. Jeżeli wniosek został prawidłowo przygotowany, został wprowadzony pod porządek obrad, nie ma w tym punkcie dodane i dyskusja powinna być w porządku obrad. Dyskusja nad odwołaniem i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Takiego zapisu nie ma. Oczywiście no, można jakąś dyskusję przeprowadzić, ale ja uważam, że to jest poza porządkiem obrad. Przed każdym projektem uchwały może być przeprowadzona dyskusja i musi być przeprowadzona dyskusja. Nie możemy. Po głosowaniu nie ma dyskusji. Przed głosowaniem dyskusja musi. Po głosowaniu nie ma dyskusji żadnej. Może pierwsze przeprowadzić uchwałę? Panie radny, ja nie mówię, że nie może być przeprowadzona dyskusja, ale trzeba w taki sposób formułować porządek obrad. Dyskusję i głosowanie. Państwo tak nie sformułowali, mogliście tak sformułować. Ja nie mówię, że nie może być dyskusji. Trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie, wbrew pozorom, formułować porządki obrad. Powiem tak, my zawsze się zdobujemy na Sejmie i Senacie. I tam jest wszystko jasne, dlatego że jest dobrze to wszystko sprecyzowane. I powiem, jeżeli taki byłby porządek obrad w Sejmie, to na żadnej dyskusji nie byłby.
Proszę Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, Panie Radny. Od początku, jak ja tutaj jestem radnym, nigdzie nie było zapisu dyskusja przed uchwałą. Więc tutaj też nie musi być, a zawsze jest dyskusja. Panie Radco, nie wprowadza Pan w błąd Rady. Nie ma, każda uchwała podlega dyskusji. Ale ja powiedziałem, że może być, ale to nie może przesłaniać głównego punktu porządku obrad na głosowanie. No to ja się z Panem zgadzam, że nie może przesłaniać, ale jeżeli radni podnoszą rękę, musi, proszę rozumieć. Na przyszłość? Może, jeżeli padnie wniosek, Szanowna Rado, jeżeli padnie wniosek... Proszę o ciszę. Jeżeli padnie wniosek formalny o nieprzeprowadzenie dyskusji, to wtedy jest jeden głos ze strony, który jest przeciwko danemu, a drugi za nim. I ten przewodniczący może zakończyć dyskusję, ale musimy słuchać jednego głosu za, jednego głosu przeciw. I wtedy przewodniczący może przerwać. Nie musi. Przewodniczący zamyka dyskusję wtedy, kiedy nie ma, nikt się nie zgłasza z rady. A możemy zamknąć dyskusję oczywiście przez głosowanie. Proszę bardzo, pani radna. Ja mam taką tylko uwagę do zapisu do wniosku, paragraf 40. Niezgodne rozpoczynanie obrad sesji przez przewodniczącą. No moim zdaniem ja jako radna nie sądzę, że tam w tyle było niezgodności. Każdy z nas, kto będzie na stanowisku, czy to zwykłym urzędnikiem, ma prawo popełnić błędy, ale tam nie było takich niezgodności, chyba że tak my ustępowali to rzecz. Rozpoczynanie obrad niezgodnie z prawem czy przepisami. Ja mam taką uwagę do paragrafu zapisu, paragraf 40 do dalszego dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę bardzo, pani radna. Proszę państwa, ja nie będę tutaj operować ani artykułami, ani paragrafami, ale widzę, że radni, którzy podpisali wniosek o odwołanie pani przewodniczącej, są bardzo determinowani, bo odwołać się wspomnianej funkcji. I cokolwiek teraz powiem, na pewno waszego zdania nie zmieni. Chcę zapytać, co złego zrobiła pani przewodnicząca Anciebie, albo czego w ogóle nie zrobiła, pozbawiać się odpowiedzialnej, zaszczytnej, a jednocześnie bardzo odpowiedzialnej funkcji. Wszyscy wiemy, że od ponad 20 lat pracuje w samorządzie gminy. To osoba ceniona wśród mieszkańców i swoich wyborców, otwarta, to doświadczony samorządowiec. Więc i priorytetem jej działania jest dobro mieszkańców, dobro gminy oraz rozwój naszej gminy. Więc co wam się nie podoba, nie bardzo rozumiem. To, że jest stanowcza i wymagająca, tak. Jest stanowcza i jest wymagająca, ale też wiele wymaga od siebie. A może jest po prostu niewygodna, ponieważ ma czasami inne zdanie, czy inne spojrzenie na pewne problemy. Jeszcze dwa słowa. Jesteście młodymi, starzeniami, podobnie jak ja, więc mamy prawo popełniać błędy. I po prostu uważam, że z powodzeniem możemy uczyć się od pani przewodniczącej pracowitości i zdrowego rozsądku. I bardzo was proszę, zastanówcie się, zanim oddacie swój głos za odwołaniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście. Powiedziała pani przewodnicząca niedawno, wypowiedziała pani takie słowa. O co państwu chodzi, bo ja nie mam sobie nic do zarzucenia, więc ja pokrótce pozwolę sobie pewne rzeczy przypomnieć szanownej radzie i wszystkim, które de facto dyskredytują panią i powinny dyskredytować w oczach naszych i wszystkich mieszkańców. Jeżeli pani nic nie ma sobie do zarzucenia, to ja to czynię w tej chwili. Droga pani przewodnicząca. Odnośnie, ale nie tylko punktów, bo niektóre rzeczy, o których będę mówił, będą się prawdopodobnie powielały. Jeżeli któraś z koleżanek radnych stwierdziła, że nie było czegoś takiego jak dyskryminacja, czy też niezachowanie prawa głosu. Otóż było. Ja to pani przypomnę najdonieślej w chwili, kiedy debatowaliśmy nad pojęciem wprowadzenia uchwały, czy też stanowiska, podjęcia stanowiska w sprawie wygaszenia pani mandatu. Pani przewodnicząca, wielokrotnie tutaj, przynajmniej z tej strony, radni chcieli zabrać głos, czego im odmawiano, bo trwała, zagorzała dyskusja. Powiem więcej, z publiczności dyskusję zawierali ludzie bez prawa głosu. A najbardziej, co mnie bulwersowało osobiście wówczas, i myślę, że nie tylko mnie, to, że pani pełnomocnik, pani córka, jak nie mam, pani Koruży, zabierała głos wielokrotnie
bez prawa głosu, bez podniesienia ręki, no to, to jest karygodne. I wówczas nie było żadnych uchybień z pani strony. Wszyscy czekali tak, aż pan Szpani pełnomocnik zakończy, chociaż nie powinna de facto zabierać głosu w tej dyskusji bez udzielenia jej głosu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pani przewodnicząca, wielokrotnie była mowa o tym, jak my się zbieramy, jak się źle komunikujemy jako Rada, bo ja zawsze byłem za tym, od początku powtarzałem, żebyśmy się wszyscy zbierali razem. Miała pani pewne wątpliwości co do tego, że nie są wszyscy zapraszani, no nie? Wielokrotnie tak było, owszem. Ja sam nakłaniałem, żebyśmy wszyscy spotykali się z burmistrzem, czy nawet sami jako Rada, pod pani komendą. Natomiast, pani przewodnicząca, w chwili, kiedy ja zapytałem pani, jak było jakieś spotkanie na Michałowie, waszej grupy de facto, pani odpowiedziała mi krótko: ale ja nie mam do ciebie telefonu. Ja przepraszam bardzo. Jaką funkcję pani pełni? Co to znaczy, ja nie mam telefonu do poszczególnych radnych? To kiedy my mamy się spotykać wspólnie i rozwiązywać takie problemy? Przecież, szanowni państwo, tak de facto, to wszystkie, jak dobrze pamiętam, sesje, które miały tu miejsce z chwilą, kiedy my objęliśmy mandaty, to tak naprawdę dotyczą albo pani problemów, albo stosunku burmistrza, czy też współpracowników do pani, czy też pani jakiejś negacji w stosunku do urzędu. I tak naprawdę tylko nad tym rozwodzimy się na każdej sesji. Niejednokrotnie sesja miała początek swój o godzinie 9 i koniec o godzinie 18, co jest po prostu w skali światowej prawdopodobnie ewenementem. To jest niedopuszczalne, żeby 5 punktów debatować, przeprawiając obok głowy wszystkich mieszkańców przez 8 czy 9 godzin. To było wielokrotnie, ale właśnie powtarzam jeszcze raz, tylko dlatego, że zawsze jakiś problem dotyczył pani. Więc to jest właśnie ten wniosek generalnie, pomijając te różne artykuły i paragrafy, proszę państwa, to jest ten wniosek, żeby to ukrócić. Personalnie i osobiście, prywatnie, ja do pani naprawdę nic nie mam. Natomiast pani Mario, gdyby mnie dotyczyły sprawy, tak jak z tym sklepikiem i tak dalej, które tu były wielokrotnie poruszane, proszę państwa, ja na waszych oczach podałbym ten mandat, bo on nie jest aż tak istotny. Gdzie są kwestie honoru i moralności, ja się pytam. Gdzie to wszystko się zagubiło w tym Michałowie? Zobaczcie, co się dzieje. Ludzie się nie odzywają do siebie na ulicy. I to jest za pani przyczyną, pani przewodnicząca, tak de facto. I nie można tu mówić, że burmistrz na panią, pani na burmistrza. Bo to pani organizuje tryb pracy rady, naszej pracy. Pani się z nami nie spotyka. Ja sobie nie przypominam, żeby prawie 2 lata minęły, żeby pani choć raz do mnie zadzwoniła w jakiejkolwiek sprawie, proszę pani. I taka jest prawda. Idąc dalej, kolejny zarzut, proszę pani. Chcieliście państwo zarzuty, to będę kontynuował. Wielokrotnie miały miejsce spotkania, które de facto były jakby kierowane, czy też propagowane przez panią. Chodzi mi tutaj akurat o spotkanie, które miało miejsce w GOP. Burmistrz wystosował wtedy pismo, które tak jakby rzetelnie odzwierciedlało stanowisko urzędu, gdyż w ogóle nie w taki sposób powinien być burmistrz zapraszany na jakąkolwiek dyskusję czy debatę, nie będąc powiadamianym o jej przebiegu, czy też treści formalnej. Miały tam miejsca skandaliczne rzeczy, typu tam wyrywanie mikrofonu, szarpanie się i tak dalej. Rozwodziliśmy się znowu. Ja się pytam, dokąd to będzie miało miejsce. Co najbardziej ma pani do zarzucenia, pani przewodnicząca? Dzień przed spotkaniem, czy też 2 dni, nie pamiętam doskonale, ale to jest kwestia do niepodważenia, wręcz potwierdzenia. Pani dzwoniła do proboszcza katolickiego i prawosławnego, nakłaniając, aby zambony mówili, żeby ludzie przyszli jak najwięcej na to spotkanie. Mało tego, bo to, że pani tak o to prosiła, to jest w porządku, żeby wszyscy się dowiedzieli. Najgorsze było to, że pani dopowiedziała, że to jest na prośbę burmistrza. Taka jest prawda. To jest pani przewodnicząca, zaraz po pani telefonie zadzwonił proboszcz. Nie można takich rzeczy robić. Niech, proszę państwa, wyobraźcie sobie, co się dzieje teraz w Michałowie. To wszystko właśnie, to są te pani jakieś takie dziwne gry uchybienia, no bardzo poważne, no. I dlatego właśnie chcieliście zarzuty. To są takie najważniejsze, proszę państwa, żeby ukrócić to, co tu się dzieje.
zmiana przewodniczącego być może wniesie jakiś świeży powiew, no nie wiem, jakąś kwestię, jakąś logiczniejszą dyskusję i może doprowadzi do tego, że będziemy się spotykać wszyscy, tak naprawdę, wszyscy, nie tylko tu część i ciągle z osobna. To wszystko, co chciałbym powiedzieć. Ja muszę odpowiedzieć na to, ponieważ rzeczywiście dzwoniłam, ponieważ na Michałowie zostało ogłoszone, że nie będzie spotkania, a ja tylko powiedział, że spotkanie się odbędzie. Czy będzie burmistrz, czy nie będzie. Nie były to zaproszenia anonimowe, ponieważ ja osobiście wystąpiłam na sesji i zaprosiłam pana burmistrza, powtarzając dwa razy, że odbędzie się takie spotkanie. Czy ja jestem osobą anonimową, panie radny? Nie, bo ja powiedziałam wyraźnie, że powiedziałam. A dostarczyłam dla pana pani Elżbieta też osobiście. Czy to jest osoba, która osobiście dostarczyła na tej sesji? Nie, proszę cicho się. Przewodnicząca, ja powiedziałem, tak jak państwo chcieliście, tak? Powiedziałem swoje żale, które chciałem, co mam nie tak, co mam do zarzucenia i tyle, dziękuję bardzo. A to, że ja nie byłam zapraszana na spotkanie, to wszyscy byli zapraszani, tylko nie ja. I to pan po prostu kłamie tutaj. Nie, tak samo odbywało się. Tylko że nie było z pani strony. Z mojej strony spotkania, jeżeli nie zaprasza się na spotkania, to czemu ja... Nie pani naszych telefonów, pani przewodnicząca. Ja nie pani mam, nie przypominam... Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, że ja panu powiedziałam, że nie miałam pana numeru. Bo gdybym nie miała pana telefonu, to bym zgłosiła się do pani Buli i bym o taki numer poprosiła. Na jakie spotkania swoje? A dlaczego wy wczoraj nie zaprosiliście na spotkanie swoje? A prosiłam niejednokrotnie panią przewodniczącą, żeby pani zrobiła spotkanie przy zaczkach. Nie było ani jednej. Proszę bardzo, pani radna. Podnieśmy. Panie radny, ja pozwolę sobie przypomnieć, ponieważ ja jestem trzecią kadencję radną i pan opowiedział nam, że nasze spotkania, nasze w ogóle sesje trwają do godziny 18. Ja sobie nie przypominam, żeby nasza sesja trwała tak długo, ale za to doskonale przypominam, jak przewodniczącym rady był nasz pan burmistrz i wtedy sesje w starym urzędzie to dopiero trwały do godziny 18. Dziękuję. Nie rozpatrujemy jakiejś tam pretensji, pani radna, tylko co do sesji, że trwają tak długo, to wspomnę, dlatego trwały tak długo, ponieważ uchwały, które były przedstawione na sesji, nigdy, najczęściej, nie były analizowane przez komisję. Najczęściej były analizowane, nikt nie sprawdzał, nawet dzisiaj. Część uchwał nie była brana pod uwagę na spotkanie komisji. Dalej, co do spotkań, też pragnę przypomnieć, że ja osobiście dwa, na pewno, jak nie trzy razy, nie byłam zaproszona, gdzie raz na sesji spytałam, czy to było karą, czy to było nagrodą. Wszyscy dostali powiadomienia, SMS-em, telefoniczne. Do mnie się nie odezwał nikt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, ja mówiłam, że nie powinniśmy polemizować, bo to nie ma żadnego sensu, ale skoro zaczęliśmy dyskusję, to może ja przeczytam dla państwa wszystkich, żebyście wiedzieli, co nastąpiło przed ostatnią sesją. Proszę państwa, to jest nie do pomyślenia i z tego względu pani przewodnicząca też uważam, że pani powinna odejść z honorem i jak odwołamy, to się pewnie zmieni. Bo dostać takie SMS, jak ja dostałam, proszę posłuchać, to jest zastraszanie i to nie powinno mieć miejsca. Pani, jeżeli z mężem będzie przeciw Maryli, to wam pousychają ręce. Tak jak Luba życzyła, ale najbardziej to nad tym pomoże twoja ciocia Marysia. Pamiętaj o tym. Ja przepraszam, otrzymywać takie SMS-y, to dotyczy pani, bo widzi pani, jeśli będziemy odwoływać panią, to mi mają usnąć ręce, nie rozumiem tego. Ja to zgłosiłam na policję. Ja myślę, że teraz.
rozpatrzą tę sprawę. I myślę, że jak pani nie będzie przewodniczącą, skończą się te SMS-y i te różne, tak, różne sprawy. Nie tylko dom, ja otrzymałam takie SMS-y. Inni radni też otrzymali zastraszające SMS-y. Zakończmy to. Proszę, zakończmy to i przystąpmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, czy pani uważa, że to ja wysłałam do pani takie SMS? Szkoda by mi było w ogóle z panią dyskutować. Proszę, proszę, widzi pani, jak pani mnie obraża. Czy ja powiedziałam, że pani napisała ten SMS? Pani powiedziała, policja to rozstrzygnie, tylko dotyczy pani sprawy, bo jak zagłosuję przeciwko pani, uschną mi ręce. Zamieszano również tą moją ciocię i jeszcze rodzinę. Także przepraszam bardzo, nie życzę sobie takich SMS-ów. Ktoś, ja nie mówię, kto napisał, niech policja to sprawdzi. A teraz pani widzi pani, jak się pani zachowuje. No właśnie, od tego jest policja, nie sprawdzi. Pani powiedziała, że to ja, jak gdybym napisała... Nie, proszę mi nie wkładać do ust, czego nie powiedziałam. Dziękuję. Czy radni mają jeszcze, proszę bardzo. Ja chciałabym to spłynować i powiedzieć bardzo krótko. Pani przewodnicząca, z całym szacunkiem, że te 20 lat, to co powiedziała pani Ewa Kupraszewicz, na pewno tak jest. Ja powiem tak, myślę, że pani osoba byłaby pewnie niezmienna, gdyby pani nie miała doradców. Bo kiedyś już pani powiedziałam, kiedy pani przyniosła taki wpis do gazety, po co pani to czyni? Pani jest przewodnicząca, to godna i zaszczytna funkcja. Chcę tutaj się jeszcze odnieść do pani Niny Bieleń. Pani radna, 29 lat i 6 miesięcy przepracowała w gminie Michałowo. 22 lat na stanowisku dyrektora i kiedy mnie wyrzucono z pracy, a państwo byliście tutaj i nikt nie podniósł ręki z całym szacunkiem. I ja nie zrobiłam nic złego oprócz jednej rzeczy, że chciałam, żeby szkoła w Szynkach była razem z dziećmi. Dzisiaj, skoro takie są zarzuty, to bywa się prezesem, burmistrzem, radnym, a człowiekiem trzeba być zawsze. Dziękuję. Państwo, nagromadziło się tu dużo złych emocji. Zabrakło tutaj komunikacji, bo my powinniśmy tu na sesji zajmować się sprawami, które mają wpływ na jakość życia naszych mieszkańców, a my kolejny raz zajmujemy się kwestiami personalnymi. No takie prawo, radni mają takie prawo. Ustawodawca dał taką możliwość odwołania czy też powołania. Do czego też zmierza? Tutaj kolega radny powiedział, że skończmy z tą już polemiką, ale jeżeli jest wniosek i jest uzasadnienie, to moim zdaniem strona, która dotyczy wniosek, powinna mieć też możliwość ustosunkowania się. I nam radnym, wszystkim radnym, bo my wszyscy będziemy podejmowali decyzję w sprawie tu naszej przewodniczącej, bardzo pomocne są, konkretne, sprecyzowane zarzuty, wnioski. Nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi idealnych. Tak jak każdy spojrzy na siebie, to że tak można by znajdzie jakieś tam mankamenty. No, czy one powinniśmy rozważyć, na ile, że tak można powiedzieć, one są ważne, czy akurat w tym wypadku tu, jeśli chodzi o sprawowaną funkcję przewodniczącej, czy mniej ważne, to zostaje w kwestii naszego własnego sumienia naszego. Nie ma, na pewno tu zgodzę się z koleżanką radną, to jest najstarszy stażem samorządowy w naszej gminie. Dokonania są wielkie. No i na przykład dla mnie, słuchając pewnych zarzutów, ja bardzo cenię pana radnego Sławka, ale panie Sławku, ja prowadziłem sesję, kiedy była kwestia odwołania Maryla. I jeżeli się słuchamy, to, że tak można powiedzieć, udzieliłem głosu, a raz też skaniłem, bo bez pozwolenia. Zabrał to
przekonam czy jedną, czy drugą stronę, jak ma, czy głosować, ale w każdym razie też prosiłbym, żebyśmy rozważyli kwestie za i przeciw, za i w momencie, kiedy będziemy stawiali ten w karteczce za odwołaniem włącznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, radni zostali wybrani po to, żeby działać na rzecz mieszkańców gminy. Nie da się prawidłowo działać na rzecz mieszkańców bez porozumienia przewodniczącym rady z burmistrzem. A od półtora roku takiego porozumienia nie ma. I jeśli będzie tak dalej, to nic nie zrobimy pożytecznego. 4 lata będą zmarnowane, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby każdy swoje jakieś problemy zostawił za drzwiami tej sali i żeby zająć się w końcu pracą na rzecz dobra mieszkańców. A bez, powtórzę, bez współpracy przewodniczącej z panem burmistrzem tego nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Widzę tutaj, że pan Bogdan Ostaszewski prosi cały czas o głos. Jeżeli mogę. I jeżeli pozdrowię cię radni, to... Ja też chcę. Ja też chcę. No najlepiej nie będziemy. Dobrze, ja też chcę. Ja tylko to podsumuję. Robiłam wszystko dla dobra mieszkańców zgodnie z prawem, a wniosek o odwołanie jest czysto personalną kwestią. Jestem dla was niewygodna, bo zawsze staram się mówić prawdę. Jestem 6. kadencją radną i ludzie mi ufają. Gdzie jest współpraca z każdym radnym, o czym mówił pan burmistrz? Rozumiem, ja nie mogłam zawnioskować, czy uchwała została podjęta zgodnie z prawem, gdyż miałam wątpliwości, a burmistrz mógł zaskarżyć uchwały o powołaniu komisji, donosić o wygaszeniu mandatu dla mnie do wojewody, wnioskować o odwołanie mnie z przewodniczącej, to jest bezprawnym działaniem. Taka jest według was sprawiedliwość. Ludzie po 30 latach zarabiają po 2000, a asystenci ponad 3000. Będę o tym mówiła zawsze i głośno. Mi nie jako przewodniczącej i nie jako radnej, ale zwykłemu mieszkańcowi. Jest wstyd, że burmistrz zajmuje się wygaszaniem mi mandatu, a nie stworzeniem planu pracy zagospodarowania, nie inwestycjami i nie stworzeniem miejsc pracy. I na tym zakończę.